nie ma Grabary, który pokazuje się z dobrej strony, no też by, też no wiem, jeżeli mógłbym zmienić, to bym na pewno to zmienił, na pewno nie wziąłbym Skorupskiego, tylko wziąłbym Grabarę. Fajnie, że są zawodnicy z polskiej ligi, chociażby ktoś taki jak Filip Marchwiński, który się pokazuje z fajnej strony. Wiem, jak to brzmi z moich ust, zawodnik Lecha Poznań, aczkolwiek dobrze się prezentuje, także Patryk Dziczek z Piasta Gliwice, tak. I przede wszystkim liczę na Pawła Wszołka, który naprawdę fajnie pokazuje w polskiej lidze.